wszystkim to umysł taki, żeby biegać i generalnie trener powiedział, przed nam to, żebyśmy nie robili strzeli, bo wiadomo, no, za tydzień jest najważniejszy mecz, a nie dzisiaj. A jak Robert Lewandowski z pierwszej powiem, położył się trzymając za nogę, zrezerwaliście się z ławki rezerwowej, żeby tam wyjaśnić sytuację? Dokładnie, bo wiadomo, mecz, niby mecz towarzyski, ale oni traktowali to poważnie, tak samo jak Słowacy, więc dla nich to jakiś kolejny mecz, żeby się pokazać gdzieś w świecie, a dla nas, no, można powiedzieć trening. Zaczynasz turniej na ławce rezerwowych? No, wszystko wskazuje na to, bo wydaje mi się, tak jak powiedziałem tydzień już temu, jeżeli pierwsza jednostka, że wyjdzie taka, jaka zasłucha. A powiedz mi, przyjechaliście tutaj do Warszawy, z Austrii, tam były góry, spokój, tutaj wreszcie presja, flagi na mieście, dużo kibiców. Czujecie, że to się zbliża z tymi flagami, czy jeszcze? Ja myślę, że tak, troszeczkę się zbliża, ale tak za bardzo tego nie czułem, bo jesteśmy zamknięci w hotelu, więc no, poza hotel nie wychodzimy, więc nawet okno mamy nie w tym kierunku, co trzeba. Na ambasadę rosyjską. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że dopiero przed meczem będziemy jeździli, właśnie ten tydzień teraz przed meczem, gdzie będziemy jeździli na treningi i będziemy czuli to wszystko. Polska Andora 4-0, Rosja Włochy 3-0. Mecz o linii równy, więc wydaje mi się, że